Zgubiłam komórkę. Zgubiłaś, czy ktoś ci ukradł? Nie mam pojęcia. Niech sobie przypomnę. Miałam ją, kiedy wsiadałam do tramwaju. Jak wsiadłaś, to rozmawiałaś przez telefon? Nie, nigdy tego nie robię. Sprawdź dobrze, może gdzieś jest. O rany, nie mam też portfela i dokumentów. Musieli cię okraść w tramwaju. To straszne: straciłam dokumenty i wszystkie kontakty w telefonie. Jak mogłam być tak nieuważna? Zobacz, czy jeszcze coś ci zginęło. Popatrz, wyjęli mi nawet perfumy z torebki. Koniecznie musisz wezwać policję. A raczej zgłosić to na policję. Dzwoń, weź mój telefon. Jaki jest numer? 112. Ciągle gubię parasolki. Tej jesieni kupuję już trzecią. Nie mogę wejść do mieszkania, bo zgubiłam klucze. Kierowcy tracą mnóstwo czasu w korkach. Straciłam wszystkie kontakty w telefonie. Jarek zachował się wobec Marka nielojalnie i przez to stracił przyjaciela. Dagmara straciła zaufanie do swojego chłopaka, kiedy zorientowała się, że nie mówi jej prawdy. Ciągle mi coś ginie. Zginął mu notes. Zginęła mi kartka z twoim telefonem. Zginęło ci twoje pamiątkowe wieczne pióro? Zginęły jej okulary przeciwsłoneczne. Zgubiłeś indeks? Musisz zgłosić jego zagubienie w dziekanacie. Kiedy Nataszy zginął paszport, natychmiast zgłosiła na policję jego zaginięcie. Czy zgłosiłeś już włamanie do biura? Zaraz je zgłoszę. Muszą państwo zgłosić kradzież dokumentów osobiście na policji.